Cześć, szybki update odnośnie prac, postępu prac w zakresie tworzenia trading bota. Tym razem przedstawię implementację tego właśnie feature'a, tej funkcjonalności, którą konsultowaliśmy wspólnie w komentarzach pod poprzednim filmem. Także w tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy brali w tym udział za zaangażowanie i podsuwanie własnych pomysłów co do tego, w jaki sposób ma być wyliczana i pobierana średnia. Także zgodnie z tym, co ustaliliśmy, dodałem w pliku konfiguracyjnym, który będzie trzeba uzupełniać przed uruchomieniem bota, dwie wartości widoczne tutaj na ekranie. Pierwsza nazwałem average, czyli średnie, i wartość podana w tym parametrze będzie określała, ile ostatnich wartości z pliku bot ma pobierać do obliczania średniej. Także jeśli mamy interwał pobierania ustawiony na minutę, czyli bot co minutę będzie pobierał aktualny kurs danej pary, to w takim razie ta ustawienie parametru average na 5 będzie liczyło średnią z ostatnich 5 minut, czyli zgodnie z tym, co uznaliśmy. Oczywiście, jeśli tych wartości będzie mniej, czyli jeśli ta średnia była dopiero pobrana 3 razy, no to oczywiście wyliczy ją jedynie z 3 wartości. Dodałem tutaj również taką opcję ticker i tutaj parametry są, parametr może przyjmować wartość 0 lub 1. Dodałem to z tego powodu, że Binance API umożliwia pobranie średniej dla danego właśnie symbolu z ostatnich 5 minut. Także tutaj jeśli wstawimy 0, to pobierana jest aktualna cena dla danej pary. Jeśli wstawimy 1, to pobierana jest średnia z ostatnich 5 minut. Także tutaj następnie możemy w dosyć, myślę, sporym zakresie operować tymi zmiennymi, zwłaszcza tym interwałem pobierania wartości, oczywiście parą, następnie liczbą wielkości ostatnio pobranych do wyliczania średniej i tego, czy ta średnia ma być wyliczana z aktualnie pobieranych cen, czy ze średniej z ostatnich 5 minut z Binance'a. Także tutaj myślę, że w momencie, kiedy ten bot już będzie udostępniony dla Was do testowania, każdy będzie mógł jakąś swoją taktykę zgodnie z doświadczeniem i z wiedzą sparametryzować właśnie dzięki odpowiednim wielkościom zdefiniowanym w tym pliku. Oczywiście jak to należy będzie robić, wytłumaczę jeszcze w odpowiednim czasie. Efekt działania tego bota jest widoczny teraz na ekranie. Widzimy, że co minutę pobiera on cenę pary Ethereum USDT, a następnie z 5 ostatnich wartości wylicza średnią. Oczywiście, jeśli tutaj bym podał 10 czy 3, to ta średnia byłaby wyliczona z 3 bądź też z 10 ostatnio pobranych wartości. Także tutaj pełna dowolność co do tej wielkości. Oczywiście wszystko, myślę, że z zachowaniem odpowiedniego rozsądku. Jak to wygląda na GitHubie? Tutaj dodałem poszczególne issue dla tego, co właśnie wykonałem, także pozwoliłem sobie to zamknąć. Parametryzacja liczenia średniej. Zostały nam 4 otwarte. Tutaj dodałem nową funkcjonalność, którą również wydaje mi się, że koniecznie zaimplementować, czyli parametr stop loss, który również myślę, że ze względów bezpieczeństwa jest niezwykle wskazany. A następnie już przejdziemy do realizacji zlecenia wystawiania kupna i zlecenia wystawienia sprzedaży. Oczywiście tego również będzie potrzebna dokumentacja, aby każdy z Was mogła sobie odpowiednio sparametryzować i uruchomić tego bota na własne potrzeby. Wszystkim, którzy tutaj trafiają pierwszy raz na tę serię, na ten odcinek, proponuję zapoznać się z całą serią
od samego początku, gdyż tak naprawdę śledzenie tego projektu, tej tematyki akurat w tej playliście, myślę, że warto jest zacząć od samego początku i sukcesywnie zapoznawać się z tym, w jaki sposób ten bot chcemy, żeby działał. Jest to taki nasz, powiedzmy, społecznościowy bot, którego kluczowe funkcjonalności staram się z Wami uzgadniać poprzez właśnie interakcję w komentarzu pod filmem. Także dziękuję za komentarze, za zaangażowanie. Postaram się, by te odcinki teraz oczywiście pojawiały się trochę szybciej, żebyśmy mogli w miarę szybko również tego bota uruchomić i przetestować, a trochę pracy jeszcze przed nami zostało. Także dziękuję, zapraszam do śledzenia tej serii, śledzenia kanału oraz zadawania pytań w komentarzach. Na tę chwilę to wszystko. Cześć.